szlak nie trafia? Bardzo jestem zła, bardzo jestem niezadowolona, że tyle lat żyję w Polsce i znowu nie żyjemy w wolnej Polsce. Przeżyłam czasy PRL-u, bardzo długo żyłam w czasach PRL-u i teraz myślałam, że wreszcie, nareszcie będziemy żyli w normalnym kraju, ale okazuje się, że absolutnie nie. Jestem wściekła. Zdecydowanie jestem wściekła. Jestem matką trójki dzieci. Nie wyobrażam sobie, że dzieci będą żyły w takim państwie, jakim teraz my żyje. Zaczynamy żyć. Wściekłość. Po prostu wściekłość. To jest dominujące uczucie. Zdumienie, że można być tak zablokowanym, tak pozbawionym empatii, to jest nie do zrozumienia dla mnie. Wściekłość i bezsilność, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że pomimo tych licznych protestów rządzący no, niekoniecznie muszą się liczyć naszym zdaniem, choć powinni. Smutek pomieszany ze złością. Ponieważ jestem smutna, że w moim państwie tak się dzieje, że muszę walczyć o coś, co powinno być naturalne. Czuję się bardzo, bardzo zagrożona. Moje przyjaciółki, które są ze mną, też się czują zagrożone. Przede wszystkim boimy się o swoje zdrowie, o swoją przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, naszych sióstr, matek. No, dzieją się niedobre rzeczy. Odnoszę wrażenie, że ci ludzie wcale nie są za życiem, tylko są przeciwko innym ludziom, przeciwko nam. Już nie chodzi o samo prawo do przerywania ciąży, ale też, tak jak wspomniałam, badania prenatalne, czy godne traktowanie po prostu kobiet, które są w ciąży zagrożone i które mają trudne sytuacje życiowe i które są po prostu w bardzo trudnym momencie życiowym i nie ma dla nich wsparcia. Bo odbiera mi się prawo do decydowania o tym, co mogę zrobić. Różne są sytuacje w życiu, różne rzeczy się dzieją. I chciałabym, żebym ja, moi znajomi, moje znajome i ewentualnie nasze młodsze pokolenie miało prawo do tego, żeby samemu decydować o tym, co się będzie z nimi działo. Oni nam to prawo odbierają. Nie wyobrażam sobie, że byłby zakaz jakichkolwiek badań prenatalnych, tak, żeby kobieta nie mogła wiedzieć, co się dzieje z jej dzieckiem, czy jej dziecko będzie zdrowe, tak, jak temu dziecku pomóc, jeżeli ono się urodzi chore. To dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. Nie możemy na to pozwolić, tak? Tysiące kobiet chcą wiedzieć, mają prawo wiedzieć. Tym bardziej przez to, że jestem mamą i przechodziłam przez to wszystko i przez ten cały proces dwukrotnie, jakby kompletnie sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie tego, jak kobiety, które mogłyby faktycznie później mieć problem z ciążą, musiałyby cierpieć. Jeszcze krok i będziemy palić czarownice. Przecież to jest czyste barbarzyństwo i to jest potworna przemoc wobec kobiet. Nie można się godzić na przemoc w żadnej postaci, a to jest przemoc instytucjonalna, szaleństwo. To jest taliban tylko w Europie.